Dzisiejsza wizyta w Stalowej Woli ministra obrony narodowej, a także prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest ważna. Cieszymy się razem, że po latach chudych przyszły dobre lata dla Huty. Od 2002 roku do 2007 roku wszyscy mieszkańcy Stalowej Woli byli zaniepokojeni. Co dalej z Hutą? A dzisiaj po uruchomieniu wcześniej pomocy publicznej, ale przy pracy i dużym wysiłku związków zawodowych, które wtedy zrezygnowały ze swoich wynagrodzeń. Można powiedzieć, przyjęto nową strategię rozwoju, nowe projekty zostały przygotowane i dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, Huta Stalowa Wola poradziła sobie z kłopotami. Dwa duże projekty, które realizuje ze wsparciem ze środków publicznych. Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego dużego projektu. To pewno duma dla zarządu, dla kadry inżynierskiej i dla związków zawodowych, że sobie poradzono. W grupie przemysłu zbrojeniowego jest dzisiaj Huta Stalowa Wola liderem i warto rozmawiać, jak w dalszym ciągu pieniądze przeznaczone na modernizację polskiej armii, ale również pieniądze na nowoczesne, innowacyjne projekty w Hucie mogą się razem zejść, żeby mieć synergię, czyli łącznie lepszy efekt, który będzie wykorzystany w Hucie. W Hucie to są pieniądze ważne dla Stalowej Woli, dla pracowników, dla rozwoju zakładu, i dlatego, żeby tutaj były nowe miejsca pracy. I będziemy wtedy jednym z najlepszych zakładów przemysłu zbrojeniowego, dumni po latach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Także raz jeszcze gratuluję i wiem, ile samozaparcia kosztowało wszystkich pracujących w Hucie, aby ten trudny okres przetrwać. I dzisiaj życzę zawsze wszystkiego najlepszego. Przyjacielem Huty byłam wtedy, kiedy było trudno i kiedy zbierano pieniądze na wynagrodzenia, żeby zapłacić je w terminie. I dzisiaj trzeba być przyjacielem Huty i powiększyć to grono przyjaciół, aby udawały się dobre projekty, które są tutaj przygotowywane. I aby wygrywały one w Polsce, ale i na świecie, bo stać na to i tego trzeba życzyć wszystkim pracownikom Huty. Czy...